Krysia, jestem. Siema, jestem w Athletic. Dzisiaj Gym at Fitness. Dzisiaj trening FBW sobie zrobię. Tak jak od jakiegoś czasu, już nie wiem, tygodnia, może więcej. Dzisiaj sobie akurat robię, zaczynam od pleców. Już to jest ostatnia seria. Już jestem już rozgrzany i suwnicę robię. Co tam? Plecki zjechało, taki fajny uchwyt tam jest z takimi rączkami profilowanymi. A teraz, jak widzicie, seria będzie na też chyba ostatnia. Nie chcę mi się dzisiaj mocno katować. Na tej suwnicy, bo i tak nogi dwa razy w tygodniu teraz wjeżdżają sobie. Zrobię sobie jeszcze te czwóreczki z tej serii dopompować. Ogólnie teraz taki plan. No nie nakładam dużych ciężarów, ale taki jest bardziej intensywność większa. Sobie kreatynę wezmę. Kreatyny nie brałem miesiąc. Wezmę sobie kreatynę z Active Lab'a. 200 mesh się nazywa, mikronizowana. Miałem koszulkę SFD, ale w SFD nie jestem już. Ale polecam ich produkty. Jest sklep SFD w Wałczu. Że polecam ich produkty, cały czas korzystam z ich produktów. Ale chcę sobie wziąć kreatynę taką, co kiedyś brałem i zobaczyć, czy będzie jak... Bo ogólnie nie biorę tej kreatyny już miesiąc. Jakbyś takich spektakularnych jakichś spadków nie odczuwam w sile czy tam wytrzymałości. Ale zobaczymy, czy teraz od razu zrobię fazę nasycenia, czy będzie odczuwalne w treningu. Lecę teraz tutaj na tym hamerku czwartą serię i potem przychodzę na czwartą serię. Potem przychodzę na czwartą serię czworobok uda i udamy się na drugie piętro. Tam jeszcze to nie to sobie w chorobie. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy to już będzie tak na stałe, ale przy robieniu poręczy przestał mnie boleć bark, także złapałem jakąś zajawkę na robienie poręczy. Także
Się może jeszcze poręcze wlecę. Wcześniej tych poręczy tak za bardzo nie... Ja ogólnie zawsze lubiłem poręcze robić, dopóki mnie bark nie bolał. A teraz jakoś drugi trening robię te poręcze i w ogóle nie czuję żadnego napięcia w tym barku, także coś czuję, że teraz te poręcze sobie będę często robił, bo to jest fajne ćwiczenie ogólnie na klatę, na triceps. Takie ogólnie no fajne to ćwiczenie jest. Poręcze. Lecimy z czwórkami. Mam naciągnięte prawe kolano. W ogóle nie boli mnie przy przysiadach. Jest takie coś tu naciągłem. I to już od jakiegoś czasu. Przy bieganiu też tego nie czuję. Tylko przy specyficznym kącie ułożenia nogi. Nie wiem jak to obrać słowa, ale przy chodzeniu to mnie nie czuję tego w ogóle. Tylko przy ugięciu tak jakby z prostych kolan. Tak jest czuć naciągnięcie. Po prostu muszę jakąś maść kupić, przesmarować, bo jakiś delikatny stan zapalny się zrobił. Ale to jest normalne. Człowiek, osoba, która trenuje, cały czas jest na stanie zapalnym, można powiedzieć. Dlatego my musimy gasić ciągle te stany zapalne. Różne są zioła na to. Niekoniecznie tabletki łykać, tak. Jakiś tam paracetamol nie trzeba. Wystarczy po prostu używać różnych ziół przeciwzapalnych, jak kurkuma, imbir, czosnek. Tego jest dużo. Także niekoniecznie od razu chemia, nie? Dobra, lecę dalej. Lecę teraz poręcze, ostatnia, piąta seria poręczy, potem przejdziemy jeszcze na ostatnią serię wznosów ramion bokiem na barki, na takiej fajnej maszynie. I to było tyle. Dwa ćwiczenia na nogi, dwa na plecy, jedno na klatki z bicepsem, czyli poręcze i barki. Łap dzisiaj nie robiłem, a jutro będę robił biceps z tricepsem. Także to jest trochę taki zmodyfikowany plan intuicyjnej FBW dla zaawansowanych i po prostu osób, które znają swoje ciało i czują po prostu ten trening, co jest dobre w danym momencie. I lecimy na te ćwiczenie, jeszcze na barki ostatnie, bardzo fajna maszynka, ona już ma parę lat, bo ją pamiętam jeszcze, chyba była na siłowni, jeszcze 6-7 lat wstecz, coś mi się tak wydaje na w ogóle
innym jeszcze obiekcie. Jeszcze przed tym obiektem był jeszcze jeden obiekt i przed tamtym jeszcze jeden, bo ta siłownia ma trzecią lokalizację. Także to było na tyle. Trening zrobiony. Idę wziąć, kupić kreatynkę. Nie omieszkam od razu wziąć 10 gramów po treningu. I spożyć odżywkę białkową. Jakieś ciastka sobie wezmę na słodko. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam na skrzypa stubeshop.pl i żebyście mi byli. Pozdro.